Inwestycje mieszkaniowe, rozwój sportu czy budowa dyskontu. Takie tematy pojawiły się podczas spotkania prezydenta Katowic Marcina Krupy z mieszkańcami Murcek, które zorganizowano 19 stycznia w Szkole Podstawowej nr 18. Tematyka bardzo zróżnicowana, wiele tematów było poruszanych. Przede wszystkim szpital jako największy pracodawca w dzielnicy. No, tutaj będą musiały jakieś rozwiązania być przedstawione pracownikom, szpitalowi. Tereny inwestycyjne mieszkańcy oczekują rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Oczywiście bardzo drażliwy i gorący temat tak zwanej Biedronki na Murckach, dyskontu średniopowierzchniowego. Tego bardzo mieszkańcy Murcek oczekują. No niestety pan prezydent tutaj wykazał, że firmy nie chcą inwestować w naszej dzielnicy, ponieważ jesteśmy jednak małą dzielnicą. No ale mamy nadzieję, że to się zmieni wraz z inwestycjami, że również pozyskamy inwestora, który wybuduje tutaj tak oczekiwany sklep średniopowierzchniowy. Prezydent i mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że Murcki zasługują na rozwój sportu i budowę odpowiedniej infrastruktury. To jest też bardzo ważny temat, tym bardziej, że Murcki historycznie tutaj są ze sportem bardzo mocno związane. Hokeiści, olimpijczycy z Murcek wywodzące się, piłka ręczna i różne inne dyscypliny tutaj, które na Murckach kiedyś żyły. No niestety w tej chwili, tak jak w większej części miasta, to upadło, no ale tak jak powtarzam, no, budowa hali wielofunkcyjnej najprawdopodobniej przyczyniłaby się do rozwiązania problemu i pomogłaby, żeby ten sport jednak kreować w młodych i przede wszystkim dać im szansę do tego, żeby mogli tutaj działać. Warto też przypomnieć, że z inicjatywy stowarzyszeń tutaj, które działają na Murckach, wiele fajnych imprez mamy i ten sport jest obecny. I kultura jest obecna na Murckach. Mistrzostwa Katowic w siatkówce plażowej od wielu lat odbywają się w dzielnicy Murcki. Festiwal muzyczny się odbywa, festyny rodzinne i różne inne rozgrywki, nawet sportowe. Także Murcki żyją sportem i myślę, że chcemy i wręcz jest to pożądana inwestycja, żeby tu taka hala właśnie wielofunkcyjna powstała, gdzie można by ten sport krzewić. Prezydent podkreślił rolę Murcek w propagowaniu ekologii. Myślę, że zieleń broni się sama, natomiast ważne jest właśnie rozpropagowanie i tak jak pan prezydent ładnie powiedział, dać ten brand Murcką, żeby było to miejsce kojarzone właśnie z ekologią, z tym, co jest teraz modne na całym świecie coraz bardziej. Tematów jest bardzo wiele i bardzo się cieszymy, że pan prezydent zaszczycił nas swoją obecnością i ja osobiście liczę na częstsze spotkania z panem prezydentem. Im więcej tych spotkań, to myślę, że tych problemów będzie mniej, że będą na bieżąco wyjaśniane. Popołudniowe spotkanie cieszyło się ogromną frekwencją. Mieszkańcy mieli także okazję złożyć osobiście wnioski i zapytania do odpowiednich jednostek Urzędu Miasta związanych z problemami największej dzielnicy Katowic.